będzie wymagał, prawda, opinii właściciela drogi, generalnej dyrekcji, policji i również tu na, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo dla mieszkańców. Ale żeby zrobić ten projekt organizacyjny, proszę Państwa, też potrzeba po prostu czasu. Ciężko mi powiedzieć, dzisiaj padły uwagi. Jutro będziemy siedzieć, prawda, i na ten temat rozmawiać, te uwagi zgłaszać. Dalej. Siadamy, prawda, tutaj są przedstawiciele Budimexu. Będzie na pewno dana relacja osobom, które podejmują decyzje. My też, delikatnie powiem, jeśli podejmiemy do rozmów, to będziemy zgłaszać swoje roszczenia. Mówię o rekompensatach. Oczywiście chciałbym, żeby to związane było, prawda, nie z uzyskaniem środków głupie na co, tylko konkretnie, żeby prawda, te pieniądze ewentualnie uzyskane trafiły po prostu na drogi, na bezpieczeństwo, chodniki i tak dalej, i tak dalej. To jest niezbędne w infrastrukturze drogowej. Ale mówię, to po to służą takie spotkania, jak dzisiaj Państwo. To, że odbywa się to w szybkim tempie, no to mówię, dzisiaj mamy 15 lipiec, a 15 czerwca firma podpisała umowę. Po tygodniu było przekazanie placu budowy. Tak się to wszystko, proszę Państwa, w takim tempie odbywa. Dlatego proszę nie mieć pretensji, prawda, że jakiś czas został zmarnowany. Dalej, jeśli firma występuje z propozycją objazdu, z propozycją, prawda, ewentualnego zabezpieczenia objazdu, to po to się z Państwem spotykamy, żeby to rozpatrzyć. I od Państwa te uwagi wszystkie usłyszę. Panie Wójcie, ja zapraszam Pani na górę, wszyscy zresztą to widzicie, ale dalej nie wiemy, co firma Budimex, jeszcze raz powiem, może zrobić od siebie, jak ktoś przynajmniej nie wie. Jak to nie wiesz co? Wydać jak najmniej pieniędzy. No. Na przejazd do zwierzęta, bo mamy takie prawo, żeby nie wydać. Pan mówiąc, że się to nie mówi, prawda? Tak. Chodzi o kwotę, proszę pana. Nam nie chodzi o pieniądze. Mówimy o biznesie. Tylko i wyłącznie o biznesie. Jeśli
sposób. Jeśli mieszkańcom, których to dotyczy, nie będzie się to opłacało, to po co na siłę, tak jak tutaj pan burmistrz powiedział w Lubajnach, na siłę trudności wprowadzać? Panie wójcie, ale tak jak pan powiedział w tej chwili, że mieszkańcom się to nie będzie opłacało, a więc co nam ma się opłacać? Drogi mamy dobre, tak? Dojazd mamy między Lubajnami a Zwierzewem jest dobry, to po co to psuć? No, a jeśli będzie to, co pan mówi? Nie, no okej, okay, ja rozumiem. No, a więc po co to psuć? No bo firma Budimex nam... Co zrobimy, jeśli będzie niekontrolowany ruch? Firma, właśnie o to chodzi. Firma Budimex nam cały czas mówi, że jeżeli będzie niekontrolowany ruch. Firma Budimex nas w tej chwili zastrasza tylko tym. I my to rozumiemy. Że tak, firma Budimex, jej przedstawiciele mają zupełnie rację. Ale na tej sali, na temat niekontrolowanego ruchu, to ja słyszałem to od pana. Okej, okay, w Lubajnach ja mogę powiedzieć, bo akurat ja o tym mówiłem, o niego, ale tu usłyszałem to od pana, czyli to jest po prostu uwaga, która też po prostu bierze się bezpośrednio od mieszkańców, od użytkowników drogi. Taka obawa też istnieje. Pewne rzeczy, ja powiem w ten sposób, proszę państwa, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest to pewne ryzyko, tak jak w każdej działalności, to jest też, mówiąc szczerze, działalność, prawda, biznesowa, musimy znaleźć kompromis. I teraz oczywiście, ja jestem zwolennikiem kompromisu, który się opłaca ogólnie mieszkańcom gminy, a szczególnie tym, którzy, delikatnie powiem, będą te trudności na co dzień znosili, czy ewentualne trudności, bo o takim też trzeba po prostu mówić. Ja jeszcze ostatnie słowo chciałem powiedzieć. Podobało mi się wypowiedź pana profesora. Co Lubajny w ogóle na ten temat, panie wójcie, może niech pan powie. Jak Lubajny się na ten temat zaopatrują? Oni chcą autostradę. No zacznijmy od tego. No bo jeżeli Lubajny nie wyrażą zgody, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy, tak? No ale... Niekontrolowany ruch tylko będzie. Proszę państwa, bardzo dużo i gorzkich słów, bardzo dużo uwag, bo jeszcze raz trzeba to podkreślić, proszę państwa. Utrudnienia mieszkańców Lubajn są troszeczkę inne, no troszeczkę, delikatnie mówiąc, są znacznie większe. Bo dotyczy to mieszkańców, którzy bezpośrednio są przy, mieszkają przy drogach. Chodzi o bezpośredni wjazd. W przypadku mieszkańców Lubaj mówimy o sytuacji korzystania wjazdu, skrzyżowanie jedno czy skrzyżowanie drugie i o ewentualnej sytuacji, która może się wydarzyć, czyli o ewentualnym objeździe, jeśli tam będzie droga drogowa. Także sytuacja mieszkańców Lubaj jest po prostu zdecydowanie trudniejsza. I tym samym, proszę państwa, decyzja, ich obawy są znacznie większe niż państwa. Tym samym atmosfera na spotkaniu w Lubajnach była zdecydowanie bardziej gorąca niż u państwa. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. I też nie ma co się dziwić, bo ich obawy, proszę państwa, są znacznie większe. Tak to wygląda. Panu pytam nie, czy ja zrobię.
to ja panu powiem, że w tym roku jej nie zrobię. I jeżeli ma być podpisane porozumienie, to ono musi być zrobione przez Budimex. Będzie, bo inaczej porozumienie nie będzie. Tak. Przecież to jasno trzeba mówić. Ale o niektórych rzeczach. Będziemy poinformowani tak. Porozumienie będzie jawne. Nikt tu nikogo nie kryje, nikomu nie zabroni z ujrzenia tego. Bo ja to dam na BIP. Kto będzie chciał zainteresowany, to proszę bardzo. Jeżeli dojdzie do porozumienia. Ale właśnie to chodzi, czy będziemy wiedzieli przed czy po. Ale proszę pana, jeżeli ja tu jestem i ja słyszę, że waszym jak gdyby warunkiem jest ta droga, to pan sobie wyobraża, że my podpiszemy to bez tej drogi? Ja sobie nie wyobrażam. No właśnie, ja sobie też nie wyobrażam. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że będą negocjacje. Nie. Ja, proszę państwa, ja tylko... Dokładnie, ale jeżeli ma pójść alternatywny ruch, to nie ma tam drogi negocjacji. No jak pan uważa? Jest czy nie ma? Nie, ale nie ma. Ja to samo. Ale ja mówię o drodze, bo pan pyta mnie o drodze. Druga sprawa, jeżeli mówimy tutaj o trakcie pieszym, to oczywiście my wyliczymy, ile to kosztuje, bo mamy taką możliwość. Proszę mi powiedzieć, proszę też to wiedzieć, że na przykład taki trakt pieszy lub pieszo-rowerowy od Lubań do Ostródy będzie kosztował 1,5 miliona. Nas bardziej interesuje od Lubań do Zwierzewa. Ale ja przykładowo mówię. Przykładowo mówię. Bo tu chodzą dzieci. Zgadza się, ale na przykład trakt z Lubań do Zwierzewa może kosztować to inaczej. Tak. Ale my to wyliczymy. Ale niech pan to wierzy, że to i firma Budimex wyliczy, i my to wyliczymy. I wyjdą zgoła dwie różne kwoty. Jak nie, zwykle... No niech firma Budimex to robi, jakbyś ale to jest element negocjacji. Bo my po to tutaj jesteśmy, żeby usłyszeć od państwa, co jeszcze jest niezbędne. Co jest najważniejszym elementem po to, żebyście państwo, że tak powiem, wyrazili zgodę lub nie. Najważniejszym elementem jest ruch pieszy. Proszę pana, pan się pytał, proszę pana. Ja panu powiem w ten sposób, bo ja rozumiem, do czego pan zmierza. Żeby, jeśli będą dalej prowadzone rozmowy z Budimexem, to przed podpisaniem takiego porozumienia, żeby poddać to jeszcze negocjacji. O to panu zasadniczo chodzi. Całe porozumienie. I inaczej powiem. Czy żeby mieć pewną wiedzę, czy wójt, czy burmistrz, czy starosta, delikatnie powiem, w jaki sposób, nie chcę mówić, że tanio sprzedali skórę, ale ile wynegocjowali. Chce pan mieć taką wiedzę? I co będzie w tym porozumieniu? Ale to nawet nie jest kwestia takich, żeby podejrzewać, że ktoś tanio skórę. Po prostu jakieś swoje nieświadomości nie wie, że większość ludzi na przykład wolałaby zrezygnować z tego, a jednak mieć to. Żeby to skonsultować jeszcze. To by wasze po prostu. Pana. Czy jeszcze jakieś uwagi państwo? Proszę bardzo. Tak, nie. Będą grupy przez Lubaj. Skrzyżowanie 7 z 16 będzie na drodze na 16. Słucham? Ale ty ja zgodnę. Ale nie. Ale czy ktoś się zastanowił, że będzie może karetka potrzebna? Ale gdzie? Do nas czy no dobrze, ale ja nie rozumiem pytania. 7 zaczyna od strony od 16, zacznie się rondę, tam gdzie jest wiadukt, kończy się wiadukt, jest obecnie skrzyżowanie. W jedną stronę jedziemy od Olsztyna, skręcamy na Irbar, w drugą stronę do Lubar, prawda? Prawo skręcamy do Ostródy. Ale i prosto do Ostródy. No szły jedną drogą. Będą szły jedną drogą, 16, od tego właśnie skrzyżowania do tej góry. Nie ma nic wspólnego. No ale to będzie objazd, tak? Tak. Będzie objazd. 16. No dobra, okej, 16 i po 16, ale przez Lubaj nie będziesz szła też 7. I 7 i 16 na tym odcinku. Proszę jeszcze uważnie słuchać. 16 tak jak jest. Wszyscy. Ale od Warszawy, od Gdańska. A żeśmy o jednej sytuacji mówili.
Wystarczy, że tylko przejazd od Gdańska będzie i 16 i 7 szła przez Lubanie. Nie do rozwiązania. Bo my po prostu właśnie o tym zapomnieliśmy. Też dzisiaj problem zgłaszany kilkakrotnie w Lubanie. Słuchajcie, to już było dzisiaj zgłaszane w Lubanie. Uwaga, bardzo. Nie ma. W Międzylesie. Przejazd muszą zamknąć. Przejazd muszą zamknąć, bo pociąg musi przyjechać. Proste. Proszę Państwa, ja powiem w ten. Po Strudzie są 3 przejazdy zablokowane miasto. Ale słuchajcie, tak? Jedna zasadnicza sprawa. Nawet kwestia tego przejazdu. Ten przejazd utrudnia życie w ruchu każdym, również szczególnie w ruchu lokalnym. Korzystamy i on nam daje utrudnienie. I proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. Ja bym chciał, życzyłbym sobie, proszę Państwa, żeby tych utrudnień było jak najwięcej. Dlaczego? Bo im więcej będzie utrudnień, tym mniej kierowców będzie chciało jechać 7. No taka jest prawda. A co uważa Pan, że z Gdańska na Łódź będą jeździć i z Łodzi proszę do Warszawy? Do Gdańska? Do Warszawy? Ale proszę Państwa, Nie chcę powtarzać tego, co mówiłem dzisiaj w Lubajna, ale najwięcej nie stać nas na jedynkę. Korzystają kierowcy, począwszy od Warszawy. Korzysta Warszawa i my lokalnie, numery rejestracyjne, prawda, naszych, tutaj naszych pojazdów, tu z województwa warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj Olsztyn, Olsztyniacy jak jadą do Gdańska, też jadą przez Ostródę. No nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie chciał wjeżdżać na korki, prawda, czy na przejazd w Lubajnach i po to, żeby dojechać do Gdańska, pojedzie na morze. Taka jest prawda. A więc panie wójcie, pojadą przez Zwierzewo. Ale zaraz, pojadą przez Zwierzewo. No proszę! Ale ja mówię przede wszystkim o ciężarowych. Ruch osobowy, proszę Państwa, dalej. Nie jest żadną tajemnicą, że trzeba... No panie dyrektor, musi się odbyć kampania informacyjna na 7 w Płońsku, gdzie można ruch skierować, znaczy nie skierować, proszę Państwa, to jest wybór kierowców. Ci, którzy tu pojadą, będą mieli utrudnienia od Miłomyna do Napierek. Taka jest, bo na tym odcinku będą trwały roboty. A ci, którzy pojadą, prawda, w Płońsku 10 w kierunku Torunia, to po prostu uważam, że dojadą mi szybciej i taniej. Następna sprawa. Nawet jak my będziemy korzystać z 7, proszę Państwa, chcąc dojechać do Warszawy, to ja na przykład będę jechał przez Lubawę i Żurowo. I wyjadę, prawda, w miejscowości Drobin, droga wojewódzka, prościutka, mogę powiedzieć, szybciej się jedzie niż zatłoczoną 7. A ja przez Izbark. I teraz proszę Państwa, też trzeba o tym myśleć. Też trzeba o tym myśleć. No, tak. Dalej, część ludzi, proszę Państwa, dojeżdżając do Miłomyna, kto zna trasę, pojedzie w kierunku Lipy, przez Samborową prosto na szyldach, żeby ominąć Ostródę. Proszę Państwa, jak się będą zachowywać kierowcy? Każdy będzie szukał, delikatnie powiem, nie powiem, że najkrótszej, ale najszybciej. W czasie najszybszej drogi. Stanie w korkach, stanie pod przejazdem, to nie jest miła rzecz dla kierowców. A więc jeżeli najszybszy, to przez Zwierzewo będziemy mieli autostradę. Proszę Państwa, i tu jest zasadnicza sprawa, bo ja mówię, też zarzucono mi Lubajna, że działam na korzyść firmy Putin. My dzisiaj myślę przynajmniej, jak najwięcej wyciągnąć z tej firmy, taka jest prawda, jak najwięcej wyciągnąć, żeby jak najwięcej dostało. To też proszę Państwa, proszę Państwa, podpisałem już porozumienia dotyczące korzystania z dróg gminnych. Tam, gdzie nie ma objazdu, gdzie firma przychodzi, mówi, tu będzie ruch transportu, bo tu jest obiekt taki, obiekt taki. I też za to stawiamy określone żądania. Za to stawiamy określone żądania. Uważam, proszę Państwa, że taka biznesowa współpraca, partnerska współpraca z firmą, czy z jedną firmą, bo w przypadku gminy muszę Wam powiedzieć, że toczymy tu rozmowy z Budimexem, ale od górek w stronę Rychnowa buduje sztabę. Też tam są sytuacje, gdzie też szukamy porozumienia i też myślę, w jaki sposób od tej firmy jak najwięcej po prostu wyciągnąć. Gdzieś zrobić fajną drogę do Wyżni, Szyldaku, gdzieś jeszcze w innych miejscach, bo to jest okazja. To jest okazja. To, że proszę Państwa, wszyscy będziemy mieli utrudnienia, niezależnie czy pójdzie obiad przez Lubajna,
Czy dziś będą korzystać, prawda, w Kajkowie z drogi bukowej, czy jeszcze z innych ulic, to utrudnienia dotyczyć będą wszystkich. Z tym, że bardziej was, bo akurat tu mieszkacie, niż tych, którzy do was raz na jakiś czas przyjeżdżą. I taka jest prawda. Dlatego chciałbym, proszę państwa, chciałbym, żeby forma rekompensaty, która musi się znaleźć ewentualnie podpisanym porozumieniu, żeby przede wszystkim dotyczyła tych mieszkańców, których to najbardziej dotyczy. Lubań, Zwierzewa, Nowego Siedliska. Taka jest prawda. Panie Wójcie, jeszcze na koniec, tylko mam prośbę taką, proszę państwa, bo o co chodzi? Ja mam prośbę następującą. Bardzo dobre rozwiązanie, idące, mogę powiedzieć, niesamowicie do przodu, tylko mam taką prośbę, żeby takie żądania, najlepiej, żeby trafiły jutro, pojutrze. Najlepiej jutro. Jak najszybciej. Może się zebrać. Kazik, zebranie zostajemy po. Proszę państwa. Zostajemy po. Oczywiście, mogę powiedzieć, że na wstępie każdych negocjacji może wystąpić coś takiego jak koncert życzeń. Ale od czego trzeba zacząć, prawda? I proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo dobry pomysł. Szkoda, że ta propozycja była tak gorąca, że akurat taka propozycja nie padła, ale jeszcze się dzisiaj skontaktuję z sołtysem, jest pani radna. I taką propozycję złożę również dla mnie. Jak teraz dzieci, no też ty nie chcesz zwierzęta dzieci. Również to musi być zawarte. To ja mam, słuchajcie, również ten element musi. Proszę państwa, to ja powiem w ten sposób. Jest późno. Jakby taka informacja pojawiła się na 22 setki wam się liczą. To nie musiałbyś tutaj się maskować. Dobra, dziękuję bardzo za spotkanie. No i bądź czerwony. Żeby to było a tak było miło. Dziękuję za uwagę.